Super. Kolejne... Nie, to nie było włamanie. Co to było? SCP-049 prawie uciekł. O Jezu, tak długo tego nie było. Jeszcze jedno przesłuchanie, potem jeszcze 343. Dobra, weźmy się do roboty. Czas na... Zapytaj 682. Mam szczere pytanie do ciebie, mój drogi gadzie. Czemu właściwie nienawidzisz wszelkiego życia? Co sprawiło, że darzysz wszystkie istoty taką nienawiścią? Życie jest obrzydliwe. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale obrzydzacie mnie wszyscy. Pomóc ci w zniszczeniu marnej ludzkości? Czy gdyby istniała alternatywna wersja ciebie, to czy byś starał się z nią współpracować, czy może próbował ją zjeść? Jedzenie to ostatnia rzecz, która przyszła mi wtedy do głowy. Ale nie współpracować z samym sobą. Właśnie dzieje się to teraz. Czy masz genitalia? Chcę obejrzeć jego genitalia. Pytania. Co sądzisz o Emilu Peterze Clemensie? Do tego człowieka nie mam nic. Nawet szacunku. Czy masz krewnych? Gdybym miał, nie wydałbym ich. Ale gdybym ich nie miał, zapewne tym bardziej nie uwierzylibyście mi w ten fakt. Raczej w jego negację. Co sądzisz o Polsce? Piękny kraj z piękną historią. Ale fundacja wydaje się być tam niezbyt kompetentna. Zresztą, takie obrzydliwe stworzenia nigdzie nie mogą być kompetentne. Ile masz lat? Serio myślisz? Naprawdę uważasz? Czy naprawdę są? Czy mógłbyś przestać niszczyć świat i móc z nami współpracować? Raczej jest to wątpliwa opcja. Czy podoba ci się jakieś inne SCP? Na pewno bardziej niż cała ludzkość, ale wszystko co żyje nadal jest mi wrogiem. Czy lubisz pizzę z ananasem? To pytanie pozostawmy bez odpowiedzi. Czy ludzie są smaczni? Czy kwas wżerający się w twoje ciało bardzo boli? Powiem szczerze, że jest to jedna ze skuteczniejszych metod na sprawienie, że będę bardziej okrzesany, bardziej uległ. Ale ból nie ma tu mowy o bólu. Czy dałbyś radę zabić SCP-343? Powiem się, że mogłoby być na odwrót, aczkolwiek jeszcze sobie z tego nie zdajecie sprawy. A nawet gdybyście sobie zdawali z tego sprawę, to on nie będzie skory do pomocy. Czy lubisz Piofliego? Nawet bardzo. Czy kiedyś lubiłeś ludzi? Nigdy. Od samego początku uderzyłem ich nienawiścią. Czy uwielbiasz SCP-999? Czy chciałbyś znów się spotkać z SCP-999? Tak, powiem szczerze, przy nim jako jedynym czuję szczęście. I chciałbym się z nim ponownie spotkać, aby zapomnieć na chwilę o mojej nienawiści. Czy lubisz doktora Brighta? Jedyne, co mi się kojarzy z doktorem Brightem, to hasło Rodeo SCP. Nie, nie chcę tego powtarzać. Czy posiadasz uczucia? Niestety. Niestety tak.
Jakie jest twoje ulubione danie? Na pewno nie wódzie. No i ja się pytam, człowieku, dumny ty jesteś z siebie? Zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie. Chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz i kogo obrażasz. Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli na sobie. Ale nie naszego papieża plaka, naszego... Czy przyjaźnisz się z którymś z SCP? Z SCP-999, o ile można to nazwać przyjaźnią. Skąd pochodzisz? Z pewnej nieodkrytej jeszcze wyspy. Nie mogę wam zdradzić, na którym oceanie, bo wtedy wasze poszukiwania byłyby zbyt łatwe. Ale wiedzcie, że to nieodkryte miejsce z wieloma nieodkrytymi tajemnicami. Czy wierzysz w UFO? Jakkolwiek głupie pytanie by to nie było, odpowiem. Tu nie ma w co wierzyć. Ja je widziałem, drogi kolego. W końcu to tak zwana fundacja. Dlaczego zabiłeś tamtych farmerów? Wykrzyknik 1-1, wykrzyknik 1, wykrzyknik 1, 1-1-1-1, XD. Byli obrzydliwi. Czy wiesz, że pedof... Piofli robi film o pytaniu do ciebie? Owszem. Wiem o tym bardzo dobrze. Lubisz ciasteczka? A kto nie lubi? Okej, tym pozytywnym akcentem zakończamy to. Proszę zanurzyć go ponownie w kwasie, żeby tam nie robił zbyt dużych szkód. Dziękuję bardzo. Wrócimy za tydzień. Do widzenia.